Witam Was serdecznie na kanale Centurion. Powiem tak, nie chciałem o wszystkim mówić, żeby nie biadolić, nie narzekać, no ale dzięki małemu Danielowi i niektórym z Was zdało się, że coś mnie po prostu zwerbowało, tak to sobie powiem, do tego filmu. Może nie coś, jak ktoś. No bo kilka przyjemnych, pozytywnych wypowiedzi w moim kierunku, gdzie może troszkę faktycznie już ciutkę pożegnałem ten kanał. Pożegnałem, pogrzebałem. No. Zauważyłem, że te subskrypcje jakoś dziwnie mi rosną, mówię, chociaż dużo nie nagrywałem ostatnio. No i po liczbie, tak się muszę posłużyć niestety tymi surowymi statystykami, po liczbie tych, którzy oglądają, no to jednak widzę, że ktoś tam to ogląda, chociaż na pewno nie jest to taka liczba pod każdym filmem, jaka jest liczba subskrybentów. Ciągle tego nie rozumiem. No ale skoro oglądają, nie piszą negatywów jakichś, to być może obejrzeli cały film, który się nie znudzili jakimiś moimi gadkami i wynurzeniami. Przeczytałem sobie wypowiedzi paru osób. Oczywiście chcę Was wszystkich serdecznie, mówię, otwartymi rękami pozdrowić. Bardzo Wam dziękuję, bo naprawdę, mówię, nie chcę ujawniać, bo to nie ma sensu. Najwyżej kiedyś już mnie więcej nie zobaczycie. Nabawiłem się, mówię, różnych tam ciężkich dolegliwości. Muszę z tym się zmagać fizycznie. Również fizycznie. Bezsenność mi dokucza, ale nie potrzebuję dużo snu. Zdaję sobie sprawę ze swojej ułomności, swoich błędów, to tak się śmieję. No, zło nigdy nie śpi. Chociaż zauważyłem, że ludzie nie uważają mnie za złego człowieka. Przepraszam Was za te głupie jakieś dźwięki, tam, bo tam pralka mi pracuje, tam jakieś psy szczekają, plotkary pod blokiem. Na klatce hałas, mieszkam w takim miejscu, że normalnie urwanie głowy patologia, więc przebrnijcie przez to. No pies głupi, oczywiście jaki pies, taki pan czy pani w tym przypadku. Nie mam nic do psów, bo miałem przez całe życie psy, że tak powiem. I cóż. Ktoś napisał, że w mojej sytuacji, tak, że to mów nam chociaż te swoje rozważania, tak to ktoś ujął, tak. Użytkownik Oniku Izaak Salomon nawet zwrócił się do mnie tak uprzejmie, że nazwał mnie perpanem. Może jest o wiele młodszy ode mnie i dlatego tak użył. To bardzo szlachetne, ale nieważne ile macie lat, czy jesteście młodzi, w średnim wieku, czy starsi, bo wiem, że też, mówię, oglądają mnie osoby, które mają nawet podeszły wiek. Po prostu dla Was jestem Centurion, bo ja się nazywam po prostu Piotr Centurion Arseniak. Także macie moje imię i nazwisko. Nie wstydzę się tego, bo na Facebooku tak mam wpisane, pokazuję swoją twarz, a nie jak jedni się chowają. Niektórzy nawet się domagali rozważań biblijnych. Chcę Wam powiedzieć to jedno, że ja, mówię, mam, mówię, kilka pasji, tak? Jedna to jest leśna, to wiecie, ale na razie póki co nie mogę. No ale powiem szczerze, tak dla śmiechu, o, nożyki mimo wszystko, o, fajnie zabłysnął. Lubię kontynuować, paluszkiem dotykać,
smyrać ostrzałką Falkniwan DC4, no to ona, o, niewiele widać, ale wierzcie mi na słowo. Niektóre nożyki ludziom sprezentowałem, po prostu dałem, bo chciałem, żeby mieli radość. Oni chcieli mieć nie tylko nożyk, ale chcieli mieć nożyk również od Centuriona. Ja mówię, nie jestem jakimś, mówię, bożkiem, mówię, internetowym celebrytą. Jestem, mimo wykształcenia, czuję się jako zwykły, normalny, prosty człowiek, który ubiera się w proste ubranie. Czasami muszę mieć ten krawat, koszulę, no bo tak jest potrzebne. Ale mówię, jak mam dach nad głową, w co się ubrać, gdzie położyć, co zjeść, to jestem szczęśliwy i wdzięczny. No i tutaj mówię też do braci wierzących, rozmaitych wyznań lub bezwyznaniowości, mimo że jednak religijni i wierzący w Boga, bo wiem, że są tacy. To jestem wdzięczny Bogu, ponieważ ja należę do takich, ale też w swoim czasie za młodzieża byłem ateistą i wiem, i są też ludzie, którzy są ateistami, na szczęście nie jakimiś zajadłymi, i tak samo jak wierzący na moim kanale nie są zajadli, nietolerancyjni do innych, i to bardzo mi się podoba, bo ja zawsze eliminowałem takich ludzi szkodliwych z kanału, a na szczęście nie musiało być ich, tych ludzi, dużo. I widzę nadal wpisy pomiędzy sobą. Wpisujecie sobie jakieś dobre słowo. Ja uważam, to jest bardzo pozytywne i zachęcam was do tego, żebyście komentowali. A ci, którzy w ogóle nie komentują, to niech komentują. Nie muszą pisać dla mnie jakichś tam pochwalnych, mówię, pieśni i tak dalej. Ale jeden z użytkowników poprosił, czy mógłbym tam coś, jakieś ciekawe rozważania w oparciu o Pismo Święte powiedzieć. Ja się bardzo mocno nad tym zastanawiałem przez zgoła dobę, bo tak sobie mówię, kuj żelazo póki gorące, jak mówi mądre staropolskie przysłowie. No i tak tym pędem, skoro mnie ten Daniel już tak pobudził, pomyślałem, że wezmę i spróbuję podjąć temat. W ogóle freestyluję. Nie mam tu promptera, nie czytam z niczego, nazwijmy to, ale mówię po prostu to, co w głowie osiadło, doświadczenia, nie moje interpretacje przeżycia, ale przyszło mi do głowy takie coś. To, powiem, jest ciekawe, bo przyszedł mi na pamięć, znam dokładnie dane współrzędne, ale nie podam dokładnych, tylko sobie znajdźcie. Ja to sparafrazuję, ponieważ jeżeli mówię, badam sobie Biblię czasami, bo lubię, tak samo jak historię II wojny światowej, chemię, fizykę, nie wspomnę, mi się nie chce podniecać o szachach, o których wam nie mówiłem tak długo jakoś, tylko ostatnio. Ktoś chce mnie sprawdzić, to jestem w stanie udowodnić to, co mówiłem ostatnio. A jak ktoś z was gra, no to zapraszam, mówię, na aplikację czeską, tylko niech mi napisze, jaki ma pseudonim. Jak sobie konto założy, to wezwę do grona znajomych i możemy sobie pykać. To jest piękne. Bo ja też mówię, parę osób, mówię, uczę grać przez internet w szachy. Jakoś tak. Ale wracając do tego, co ja chciałem poruszyć po takim rozwlekłym wstępie, to jest to Księga Przysłów. W niektórych przekładach nazywa się ona Księgą Przypowieści, a w łacińskich przekładach nazywa się Proverbia Salomonis. I tu może komuś przyjść na pamięć postać taka, jaką był syn króla Dawida. Króla Dawida, tak. No też król późniejszy, następca jego, Salomon.
słynący z największej mądrości na świecie. Salomon żył około 1000 lat przed przyjściem na ziemię historycznej postaci, co udowodniono, chociażby Józef Flawiusz, takiej postaci jak Jezus Chrystus, Syn Boga. I teraz onże, jak w innej księdze biblijnej napisano, że napisał on 3000 bodajże 5 pieśni i 1000 ileś tam przysłów. No i możemy gro przysłów w księdze przysłów właśnie albo przypowieści znaleźć ich na 31 rozdziałach, chociaż nie wszystkie są jego powiedzenia tam, bo końcowe fragmenty mówią, że niektóre pochodzą od sług albo od samego króla Ezechiasza. Bardzo ciekawa postać. Ale my możemy tutaj skupić się za moją namową, jeśli pozwolicie, na 14 rozdziale. Werset, nie powiem który, celowo. Niedoświadczony, gdzie indziej jest czasami głupi, ale niedoświadczony, tak, daje wiarę każdemu słowu, a mądry rozważa swoje kroki. W niektórych przekładach jest zamiast mądry, to roztropny rozważa swoje kroki. I ja powiem szczerze, że ta księga normalnie wyprzedziła o stulecia, tysiące lat, normalnie dzisiejsze czasy, bo to normalnie jest jak o reklamach. No bo zobaczcie, niektórzy mówią, na mnie reklama nie działa. Ja będę stopniował to słowo reklama w tym całym powiedzonku moim. I teraz chodzi o to, że ktoś, kto ma telewizor w domu i sobie ogląda, ja akurat nie oglądam, dawno nie oglądałem, no ale też muszę się natykać w internecie, jak nieraz chcę sobie na platformie VOD obejrzeć, nie wiem, Klosa, Janosika i inne, to film mi się tnie, ale reklama nie. No i także domyślam się i wiem, co jest na bieżąco w reklamach, ale poza tym jest schemat ten sam. No i ludzie mówią, no durne, głupie reklamy, ale dlaczego ktoś płaci ciężkie złotówki, nawet euro, dolary, żeby te reklamy jednak były? One zaśmiecają nam krajobraz, jak jedziemy samochodem przez kraj. Pełno tego jest, pełno tego wisi. Dlaczego? No bo ludzie, którzy są naganiaczami, badaczami, wąchaczami, jakie są trendy, jakie są nastroje, wiedzą, że to jednak się sprawdza. No bo jakby się nie sprawdzało, to by te wszystkie, mówię, ludziki, że tak powiem, nie marnowaliby pieniędzy na reklamę. No bo ludzie mówią, no na mnie to nie działa, ale taki i taki proszek do prania czy płyn mają, takie i takie sobie okulary założyłem. Okulary kupują. Dlaczego? Bo reklama. Pierwsze, najprymitywniejsze źródło informacji dla niezorientowanych, bo ktoś nie zwraca uwagi na to, na tamto, aż tu nagle, nie wiem, dziewczynka dostanie, mówię o okresu, tak się śmieje, to ona nie wie, no ale ma reklamę, to ona pójdzie i właśnie to, te podpaski sobie kupi. Albo na przykład zareklamują bardzo pięknie, nie wiem, piwo Kasztelan, bo tak widziałem, to ktoś, o, to trzeba na grilla kupić, bo tak fajnie na reklamie to wyglądało i piją sobie piwo Kasztelan. I wmawiają sobie, że ono im smakuje na przykład. No ja akurat wolę Heinekena, że tak sobie pozwolę powiedzieć, jeśli już. No i to tak właśnie jakoś działa. Inny stopień reklamy to jest właśnie na przykład coś takiego jak propaganda. To bardzo niebezpieczne. Z propagandą to komuś się może skojarzyć, że Józef Goebbels, minister propagandy w rządzie Adolfa Hitlera, który był kanclerzem i Führerem III Rzeszy,
I on dbał o to, żeby po prostu robić. No i propaganda to wiadomo, że już jest z polityką związana, ona ją troszkę przekręca, naciągane to jest, czyli już gdzieś tam jest kłamstwo. Ludzie to czują, ale ulegają. Teraz tu chcę wam zrobić taki nawias do mojej wypowiedzi, że ja nie jestem, mówię, za tą partią, za tą, ani za tą. Ktoś powie, no to jak to, no jakby wszyscy nie głosowali, a do tego przejdziemy zaraz. No to ja jestem, mówię, neutralny. Jeżeli wierzę w rząd Boży, którego królem jest Jezus Chrystus, że tak powiem, to ktoś to może uznać, że to też jest propaganda, co ja mówię, no to logiczne jest, że nie powinienem obstawać przy żadnym rządzie. No i okej, okay, ja nie forsuję tego, niech ktoś te tam żartuje albo nie uważa. Ja uważam, że właśnie w takim przypadku nie potrzeba się mieszać w tych i w tamtych, ale mądrze jest nie być ignorantem, czyli człowiekiem, który na własne życzenie nie chce posiadać pewnej wiedzy, bo ma klapki na oczach i jest zacietrzewiony, uparty i przyjdzie do ciebie z widłami, jak nie podzielasz jego poglądu. Taka moja jest opcja. No bo ja te moje pogadanki zawsze starałem się mówić z duchem czasów, ale odkąd powiedziałem jakąś ostatnią pogadankę, to się okazało, że świat się zmienił, naprawdę bardzo się ciągle zmienia. No i teraz zobaczcie, propaganda. Jak ona potrafi podzielić ludzi? Jedni się cieszą z tego rządu, jedni z poprzedniego, inni czekają na następne, głosują, ale za każdym razem nic z tego nie mają. Oprócz, mówię, kłótni i krzyków pod wieloma filmikami typu rolka na Facebooku. Naprawdę, wystarczy wrzucić zdjęcie jakiegoś polityka i kłótnia gotowa. I niektórzy mówią, że to jest domena typowo dla Polaka, że to Polacy tak są. Niekoniecznie, bo jak widzę różne inne zagadnienia w innych kulturach, krajach, to potrafię, mówię po angielsku mówić, jakoś tak zdążyłem się jeszcze załapać, żeby się nauczyć. Teraz to już młodzież się uczy normalnie. No ale często jest tak, że wciskasz sobie opcję wyświetl tłumaczenie, no i tak mniej więcej jakoś tam jest przetłumaczone i wiesz, o co chodzi. Jakie dany naród i kultura mają nastawienie do jakichś postaw społecznych, dziwacznych, rozmaitych. Chodzą ludzie po Warszawie, nie wiedzą, jakiej są płci. No ja mówię, no nie wiedzą nawet, ile jest płci. Ja mówię, to że problem jest, mówię, jaki to jest problem? Niech sobie wierzą, mówię, że jest tam, nie wiem, 50 czy 100 płci. Ważne jest, że jak zachorują, to fakt jest taki, że mężczyznę leczy androlog, kobietę ginekolog, a resztę płci psychiatra. To tak dla śmiechu powiem. Niech sobie robią, co chcą, tylko po co wychodzić i epatować. Tak jedni uważają. A inni uważają, że to, co mówię, to jest na przykład hejt, mowa nienawiści. No i teraz wyjawienie swojego zdania, że nie mam nic do tych ludzi, nie chcę agresji w stosunku do nich, ale dlaczego oni epatują mnie, na przykład i moją rodzinę, jakimiś swoimi postawami, które mi nie odpowiadają. Nie może być tak, że ktoś mówi wolność, a jednocześnie swoją wolnością ogranicza wolność postrzegania świata za pomocą swojej wolności i czyni drugiego, który jest kopnięty i tak dalej. Bo ludzie wychodzą na ulicę, coś manifestują i okazuje się, że tak naprawdę oni chcą być ofiarami hejtu, żeby jako męczennicy przepchać swoją postawę.
Czy ona jest dobra, czy zła, to niech każdy w sumieniu rozsądzi, że tak powiem. Ja oczywiście nie żywię do ludzi urazy, nienawiści, hejtu, złośliwości, no ale na przykład wiem, co na przykład Pismo Święte na ten temat mówi, chociażby jeżeli tam kolega prosił, żeby coś powiedzieć. Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu. I jedni idą za tymi na przykład, co mają flagi o takich barwach, inni o takich. Jedni uważają, że Rosja powinna gnoić Ukrainę, bo Ukraińcy się w Polsce panoszą, a inni są za Ukrainą, bo Rosja to zbrodniczy naród. I powstaje już tutaj normalnie wskutek propagandy zarzewie, zacietrzewienie, antagonistyczne postawy, a przecież gdyby znowu się chcieć powołać na rzekomą tą księgę, jaką jest Biblia lub Pismo Święte, jak to woli, to Bóg powiedział przez apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale, że w każdym narodzie Bogu podoba się ten człowiek, w każdym narodzie, który się go boi, przestrzega jego przykazań i czyni to, co prawe. Fajna opcja. Nie rozsądzaj, bo ktoś powie, Polak to jest, mówię, pijak i złodziej. No i dobrze, no są tacy i przynoszą wstyd Polakom. Są tacy, którzy wspaniale mogą się wypowiedzieć, zrobić coś pożytecznego, pokazać. A Niemiec to jakiś głupi zboczeniec na przykład dla Polaków, że Niemiec głupi jest. A tam się też znajdują mądrzy ludzie, a kretyni też, bo nie brakuje ich. W Rosji też są normalni ludzie, którzy są zażenowani wojną po prostu, która się dzieje, że dlaczego to tak. I na Ukrainie też są normalni ludzie i są też cwaniaki. Handlują z ruskimi, ruscy z nimi. Są, mówię, niegodziwcy, podli ludzie. No to, że akurat mówią w takim języku, bo się tam gdzieś narodzili, ale mają złe umysły, spaczone charaktery i serca, no to dlaczego, mówię, ich rodaków opluwać, mówię, i przypinać im tą samą łatkę? Widzimy na przykład, ja widzę na przykład po Warszawie lata jakiś dziwoląg, czarnoskóry, nie wiadomo skąd, z głupią fryzurą, chodzi i szczeka na ludzi, warczy. Ja mówię, jej, jak ja się cieszę, że ja się z Warszawy 11 lat temu wyprowadziłem. I piszą w komentarzach, to się nawet śmiałem trochę, może niestosownie. Gdzie jest jego właściciel? Powinni go złapać w siatkę i do ogód swińskich wywieźć do zoo. No ale teraz, czy jego obywatele z jego kraju, przez to, że mają ten sam kolor skóry, to są od razu, mówię, popaprańcy albo źli? Nie. Nie należy tak ludzi segregować. Ale dlaczego się dzieje takie zło? Bo właśnie propaganda powoduje, że cwaniacy, którzy nami rządzą na tej całej planecie, i to nie są rządy, tylko są ludzie, którzy są wiele wyżej niż rządy, bo mają na nich wpływ i lobbują, kierują się zasadą, która jest po angielsku wyrażona divide and conquer, to na polski tłumaczą zazwyczaj dziel i rządź, czyli skłóć społeczeństwo na 2-3 frakcje, napuszcza ich ciągle dla siebie, daj dyżurny temat, i po cichu, że tak powiem, doj i strzyż. Dlaczego tak się dzieje? Propaganda. Ale dlaczego ludzie ulegają tej propagandzie? Ponieważ jest napisane, niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu. I kiedyś, jak oglądałem taki film o Lika Besson, parę fajnych komedii nagrał, może wielu z was zna ten film Asterix i Obelix,
Misja Kleopatra. I tak. Wyzyskują was! Tak krzyczał jeden do tłumu. Tam prawda! Dobrze mówi! A zobaczcie, jakie to jest puste słowo. Tam panowie siedzą w Rzymie. Wyzyskują was! Dobrze mówi! Dać mu wódki. Tak po polsku by było. I mówi gościu proste slogany. Zobaczcie, jak dyktatorzy od Lenina przez Hitlera, Mao Tse-tunga, Stalina i dzisiejszych polityków wypowiadają proste slogany, proste, puste slogany propagandowo, a ludzie niedoświadczeni. Dlaczego? Bo nie badają w rzeczywistości. Nie chcą wnikać, bo myślą o świńskim ryju i o tym, ile kosztuje kilo kapusty, kilo kiełbasy, kilo mięsa. Do roboty idą, dostają w dupę za przeproszeniem, wracają i oni tak powodują, żeby oni nie mieli czasu nad tym się zastanawiać. Ale to ciekawe, że inni, którzy też tak ciężko pracują, co robią? Myślą. I właśnie tą moją pogadanką, którą chcę zamknąć do pół godziny, żeby was nie zanudzić, chciałem albo pobudzić was do myślenia, albo po prostu, jeżeli to wiecie, bo nie mówię nic nowego, żeby was po prostu umocnić i utwierdzić, jak warto jest myśleć, jak warto jest zadawać się z ludźmi, którzy też myślą, a nie tak jak u mnie siedzą baby pod blokiem i zrzędzą i plotkują cały dzień i strzępią języki na takie bzdety, że ja w upalny dzień mam zamknięty balkon, bo wolę się kisić w mieszkaniu i wieczorem późno otworzyć, bo jest chłodniej, niż słuchać, mówię, co te baby gadają, bo uszy więdną. Mam nadzieję, że żadna z nich mnie nie ogląda. No ale żadnej po imieniu nie nazwałem. Także jakoś tak. Kochani, no mam nadzieję, że wam się to spodobało, że się zmobilizowałem i coś wam powiedziałem. Chociaż możecie jakieś kontrowersyjne rzeczy zaraz pisać albo nie zgadzać się ze mną czy coś. Trudno, przyjmę krytykę na twarz i na klatę. I wspierać się nie będę, bo nie ma sensu. No, oczywiście niekulturalne posty czy jakieś brzydkie słowa, których ostatnio jakoś nie zaznawałem, no, będę usuwał, ale jak ktoś powie coś chociaż krytycznego, ale mądrze, kulturalnie, przyjmę to, bo powiem, rozumiem twoje zdanie i szanuję twoje prawo do posiadania takiej opinii. Także tak to jakoś. Ale się nagadałem. Pewnie znowu, o kurczę, niedługo nakręcę jakiś film. No, kto wie? Who knows? No. Dobra, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. I powiem wam po staremu. Z kanału Centurion mówił do was Centurion. Dużo dobrego dla wszystkich, wierzących, niewierzących, myślących mniej lub bardziej i tak dalej. No i co? Jakby co? To jeżeli gram białymi, to skoczek G1 F3, obrona Rettiego. Na razie.